Jak zarządzać swoimi kolegami, gdy awansowałem? Cześć, nazywam się Piotr Szpytel i w tym nagraniu podpowiem Ci 6 konkretnych kroków, które powinieneś podjąć, jeżeli byłeś specjalistą, z handlowcem, jakimś technikiem i awansowałeś na kierownika albo na dyrektora, albo kiedy założyłeś swój biznes i będziesz zmuszony zarządzać swoimi kolegami. Powiem też o kilku pułapkach, które na Ciebie czekają, dlatego jeżeli jesteś w podobnej sytuacji, to koniecznie zobacz to nagranie do samego końca. Pamiętaj, że jeśli chcesz regularnie otrzymywać konkretne wskazówki, jak lepiej zarządzać sobą, swoim czasem, zespołem i całą firmą, to koniecznie subskrybuj mój kanał. Dzięki temu będziesz otrzymywać konkretnie co tydzień informacje o tym, że pojawiło się nowe nagranie, dzięki czemu staniesz się skuteczniejszym liderem, a Twoje przedsiębiorstwo będzie generować większe zyski. Widziałem to wielokrotnie. Świetny handlowiec, świetny technik, świetny specjalista zostaje kierownikiem zespołu i nagle zaczynają się jego poważne problemy. Dlaczego? Dlatego, że w większości przypadków nie jest przygotowany do tej roli. Oczywiście w dużych organizacjach, w korporacjach taka ścieżka rozwoju i szkolenia osób, które mają zostać kierownikami, są dość rozbudowane, ale ja pracuję z małymi, średnimi firmami i tam zazwyczaj tego nie ma. Tam ktoś jest świetnym pracownikiem i zostaje kierownikiem. Jeżeli jesteś w podobnej sytuacji, no to przejdźmy do tych 6 kroków, które możesz podjąć. Jednak zanim do tego pójdziemy, to gdzieś tutaj pojawia się link i pod tym linkiem jest nagranie, gdzie mówiłem trochę więcej, kiedy zatrudnić kierownika, jak to się powinno zrobić, więc jeżeli masz ochotę sobie zajrzeć tam i też jakie pułapki czekają na takiego potencjalnego kierownika, no to możesz to zrobić, a my przejdźmy do 6 kroków, jeżeli już zostałeś tym kierownikiem. Krok pierwszy, bardzo, ale to bardzo ważny. Poinformuj swoich ludzi o swoim awansie. I uwaga, zrób to ustami kogoś innego. Nie idź do nich w pierwszej kolejności, nie oznajmij im, że o, teraz jestem kierownikiem, tylko poproś albo ustępującego kierownika, żeby Ciebie przedstawił. Absolutnie unikaj sytuacji, gdzie Ty musisz pójść i o tym powiedzieć, no bo to może być odebrane jako wywyższanie się i od razu będziesz mieć problem. W ekstremalnej sytuacji, kiedy nie ma specjalnie możliwości, żeby ktoś zrobił to za Ciebie, no to przedstaw tę informację zespołowi, ale pamiętaj o pokorze. Pamiętaj o tym, żeby przedstawić to w spokojny, stanowany sposób. Absolutnie się nie wywyższaj, bądź skromny. Pamiętaj, że niektórym ludziom może się nie podobać to, że awansujesz. Poza tym ludzie nie lubią zmian. Poinformuj swoich ludzi, twój nowy zespół o awansie, ale najlepiej ustami kogoś innego. 2. Nie wprowadzaj drastycznych, dużych zmian od samego początku. Ludzie nie lubią zmian, a szczególnie nie lubią takich zmian, które wprowadza nowy kierownik. Ja teraz awansował i będzie wszystko zmieniał, nie? Daj sobie czas. 3. Spotkaj się z każdym członkiem zespołu indywidualnie. Zobacz, ludzie, tak jak mówiłem wcześniej, mogą nie akceptować tego, że zostałeś kierownikiem. Co więcej, ludzie mogą sobie wyobrażać, jak teraz nasza relacja będzie wyglądała, jak nasza współpraca będzie wyglądała. Unikaj tego. Nie pozwól ludziom na domysły. Spotkaj się z każdym z członków zespołu i przedstaw im dokładnie, jaką masz wizję zespołu, jak mają wyglądać wasze relacje z tą konkretną osobą. Pamiętaj o tym, że wy nadal jesteście kolegami. Jeżeli wczoraj pracowaliście w jednym zespole, a dzisiaj zostałeś kierownikiem, no to w tej relacji prywatnej nic się nie powinno zmienić. Ale zaznacz to w tej rozmowie z twoim kolegą, koleżanką, że nadal jesteście kolegami, tylko że twoja rola w organizacji się zmieniła. A w związku z tym, że twoja rola w organizacji się zmieniła, no to też wasza relacja zawodowa się zmienia. Prywatna może być taka, jaka była, ale wasza relacja zawodowa będzie inna. Ty będziesz trochę zdystansowany, ty będziesz wymagał, ty będziesz oczekiwał. 4. Reaguj nawet na najmniejsze próby podważania twojej pozycji i twojej roli w zespole. Niektóre osoby będą rozczarowane tym, że zostałeś kierownikiem, może one chciały zostać kierownikiem, a może po prostu Cię nie lubią i w związku z tym mogą próbować trochę podkopywać pod Tobą dołki. Jeżeli coś takiego zobaczysz, usłyszysz albo usłyszysz to od kogoś innego, no to najpierw oczywiście zweryfikuj te informacje, a później spotkaj się z taką osobą i przedstaw jej dokładnie to samo, co w poprzednim kroku, czyli jak ma wyglądać wasza relacja i jaki masz pomysł na zespół. I bardzo ważne, unikaj straszenia, manipulowania, nie mówienia, bo Cię zwolnię, to tylko doleje oliwy do ognia. Bądź ostrożny, wyważony. Oczywiście, jeżeli po kilku takich spotkaniach ta osoba nadal będzie to robić, no to trzeba porozmawiać z przełożonym i po prostu ją zwolnić. Ale wcześniej powinieneś odbyć co najmniej 3 rozmowy z tą osobą, żeby jej wyjaśnić, żeby się przyzwyczaiła do tego, że to teraz Ty kierujesz zespołem. 5. Każdego dnia buduj swój autorytet i wiarygodność. Dotrzymuj słowa,
dotrzymuj swoich zobowiązań, dawaj ludziom wsparcie takiego, jakiego potrzebują, bo tym sposobem budujesz swój autorytet, tym sposobem budujesz swoją pozycję, tym sposobem budujesz swoją wiarygodność. Nie ma innej drogi. To, że jesteś kierownikiem, nic nie oznacza dla tych ludzi. Dopiero kiedy im pokażesz, że jesteś liderem, dopiero kiedy im pokażesz, że mogą na ciebie liczyć, wtedy będą chcieli za tobą podążać. Pracuj nad tym każdego dnia. Bądź cierpliwy. Nikt nie urodził się świetnym kierownikiem. Nikt nie urodził się świetnym liderem. Każdy z nas do tego dochodzi. Dlatego daj sobie czas, bądź cierpliwy, bądź wytrwały. I pamiętaj o tym, że zarówno tak jak i ty potrzebujesz czasu, żeby wejść w nową rolę, żeby się do niej przyzwyczaić, tego samego potrzebują twoi ludzie. Daj sobie czas, daj sobie cierpliwość. Mam nadzieję, że to nagranie było dla ciebie wartościowe. Jeżeli tak, no to koniecznie daj lajka, ewentualnie udostępnij to nagranie znajomym. Dzięki temu pomożesz mi dotrzeć do większej ilości osób, no i będzie mi się bardziej chciało nagrywać te odcinki. Tymczasem bardzo ci dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, do zobaczenia za tydzień. Cześć.